Serdecznie, ogromnie ciepło, słonecznie nawet. Pozdrawiam Was wszystkich tam po drugiej stronie, po różnych stronach, w różnych wymiarach. I zapraszam Was dzisiaj na podróż pomiędzy wymiarami, a będziemy używać szczególnego portalu, żeby wejść w te różne wymiary. I do tej rozmowy zaprosiłam wspaniałego gościa, także powitajcie go bardzo ciepło, ponieważ jest u nas po raz pierwszy. Zaprosiłam Łukasza. Łukasz, jak się masz? Witaj. Bardzo dobrze. Witam wszystkich. Witam Ciebie, Joasiu. I Łukasz nam się zaraz przedstawi, ale ja go przedstawię najpierw, ponieważ jestem zachwycona pracami Łukasza, malunkami, rysunkami właściwie, portretami. I on nam dzisiaj to wszystko opowie. Ale najpierw, tak na sam początek, ponieważ się okazało, że Łukasz jest śniący, poznaliśmy się tutaj właśnie. Łukasz śni, ma niesamowite sny, komplementujące sny z tego, co wy też i ja też śnimy już przez kawał czasu. Pojawiają mu się jakieś przedmioty, jakieś dary otrzymuje w snach, zaraz nam wszystko opowie. Powiedz mi, jak to się zaczęło u Ciebie, że zacząłeś rysować, zacząłeś mieć sny? Jak to było? Znaczy, tak mi się wydaje, jak my wszyscy, którzy się interesujemy sztuką, to gdzieś po prostu mamy tą smykałkę, to zainteresowanie od dzieciństwa i gdzieś nas do tego ciągnie. Już nawet jako dzieci marzymy, żyjemy, tak powiedzmy, już na pograniczu tych dwóch światów. Czujemy się może nawet czasami trochę inni, odrealnieni od innych. Właśnie tak teraz, jak bardziej jestem już powiedzmy dorosły, no to zauważyłem, że to jednak nie jest cecha taka typowa dla wszystkich ludzi, że to jest właśnie taka, powiedzmy, dla tych wybranych, śniących. Tych wybranych, no właśnie, bo z jednej strony widzisz, z tymi wybranymi tak zwanymi, to słowo wprowadza taki aspekt troszeczkę arogancji, jakby ci, co śnili, byli lepsi. I robi się zamiast śniący, potem się okazuje, że on był śnięty, a nie śniący. Ale to też uczymy się tego odróżniać, żeby nie wpaść tutaj, że w rolę takich, nie wiem, półbogów, że ci, co widzą aury, to są ponad, czy bioenergoterapeuci też mają taki przerost, nie wiem, formy nad treścią, ale tutaj nie o to chodzi, że nie. Wszyscy mamy gdzieś aspekt taki, ale są ludzie, którzy dostali pewnego rodzaju dar. I ja taki dar dostrzegłam w Tobie właśnie, jak wysłałeś mi te swoje piękne prace. Bo za tym darem, to, że się ten dar ma, to jeszcze nie wszystko. To kawał roboty tutaj, żeby to wszystko zrobić, bo powiem, że bardzo szczegółowo malujesz, rysujesz. Tak, bo to jest właśnie styl, może nie fotorealistyczny, ale taki realistyczny. Mhm. Wiesz co, to może pokaż od razu, żeby tutaj nie czekać, jak podzielisz swój ekran i pokażesz, co ty tam właśnie, od czego się zaczęło? Kiedy zacząłeś malować? Ja w sumie tak, no mój pierwszy kontakt, no to było ogólnie lekcje plastyki w szkole. No to już wtedy, no gdzieś miałem to, widać? Jeszcze nie widać, ale zaraz się załaduje. Może już będzie widać. Zobaczymy. Bo u mnie nie widać. Nie wiem jak u Was, ale u mnie nie widać. Wiem właśnie, bo było widać, a teraz zniknęło. A teraz zniknęło nam. O kurczę, no to jest... To jeszcze raz. Spokojnie. No właśnie lekcje plastyki. I już wtedy, no tak powiedzmy, zauważyłem, że nie traktowałam tych lekcji tylko jak, powiedzmy, jak niektórzy, żeby, powiedzmy, odbębnić i mieć to zdane, tylko po prostu czułem, że gdzieś mnie jednak do tego rysowania, że tak powiem, ciągnie. Dobra, Łukasz, spróbuj jeszcze raz. Ja podzielę może ekran i za chwilę zastopuję i teraz ty podzielisz i zobaczymy, może się teraz właśnie uda. Ten konik mi się tak bardzo podobał tam u ciebie. Tak, tak, tak. Już.
Spróbujmy jeszcze raz. Na razie widać mnie, ale widać? Już widzę tego konia. Widzę go. No, przepiękne. Jest. Ile to ci czasu zajęło? No to jest akurat praca, no to z tego co widzę, to w marcu tego roku rysowałam, no to pamiętam, że około 7 godzin, 8 godzin. No to jest jednak takie minimum, żeby powiedzmy coś takiego narysować. Ja akurat rysuję ołówkiem, ale ten ołówek rozcieram, bo to o wiele powiedzmy przyspiesza tą pracę, że powiedzmy szkicujemy na początku, później rozcieramy, dodajemy szczegóły, no i tak trochę rozcieramy, trochę dodajemy. Po prostu to jest taka... Jakby to powiedzieć, trzeba stwierdzić, kiedy jest wystarczy. Okej, wiadomo, że zawsze jest tak, że to jest dla nas, powiedzmy, na dany moment zawsze chcemy więcej, no ale jednak jak się porównuje te rysunki z, powiedzmy, biegiem czasu, no to dopiero widzimy, jaki postęp robimy. Dlatego ja, jeżeli ktoś tam, powiedzmy, rysuje, to polecam zakupić sobie szkicownik, bo wtedy nawet jeżeli coś tam nie wyjdzie, i twierdzimy, że to jest do niczego i my mamy taki odruch, że od razu chcemy tą kartkę no, w kulkę zgnieść, wyrzucić, a tak. Żeby to właśnie zostawić, bo to jednak później jak mamy gorszy moment albo myślimy, o, że ja nie widzę, że robię jakieś postępy, no to jednak pomaga. Bardzo cenna rada. Ja akurat nigdy nie rysowałam, ale biorąc pod uwagę właśnie te detale, te szczegóły, ja sobie nawet nie wyobrażam, jak coś takiego można namalować, narysować. Ciągle tutaj mi się troszkę myli to malowanie, bo ja później... Ale to jest właśnie kwestia sporna. Ogólnie się przyjęło, że maluje się takimi rzeczami, powiedzmy farbami, ale na przykład są też kredki akwarelowe i to są kredki właśnie, do których się dodaje wody i wtedy nie wiadomo, czy to można powiedzieć, czy rysujemy kredkami akwarelowymi, czy malujemy. To jest wszystko takie, powiedzmy, ta granica się zaciera, bo tych mediów teraz, tych różnych akcesoriów jest coraz właśnie więcej. Czyli nawet tutaj lądujemy pomiędzy wymiarami i tak, nie możemy tak. Zeszufladkować. Bardzo dobrze. Cudownie. Wiesz co, kiedy zaczynasz, bo akurat dla ciebie to jest rysowanie, kiedy zaczynasz rysować, ja zawsze mam takie wrażenie, szczególnie właśnie jeśli chodzi o artystów, że wchodzą w pewien portal, żeby coś stamtąd, skądś przenieść do naszego świata. Coś, co nie każdy potrafi stworzyć. Powiedz, co czujesz? Co ci się pojawia w głowie? Czego doświadczasz, kiedy zaczynasz rysować? Czy powiem tak, bo to nie jest tak, że od razu wchodzimy w ten proces. Zdarzają się takie dni, że od razu, nie wiem, sięgniemy tam po ołówek, czy zależy, no każdy ma, no nie wiem, niektórzy tańczą, czy robią inne rzeczy, ale mamy, wiadomo, no jesteśmy ludźmi takie chwile, ale właśnie, żeby się na początku nie poddać, bo czasami są te myśli takie natrętne, że a po co, a zrobię coś innego, a nie chce mi się, żeby właśnie to przełamać i się, powiedzmy, ten najgorszy moment przetrwać i wtedy po prostu, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale coś jest tak normalnie, jakby nas ta kartka, ta pusta kartka wciągała i normalnie nie ma świata wokół. Nie wiem, sobie włączamy jakąś tam, bo ja lubię właśnie bardzo rysować przy muzyce, właśnie jakąś muzykę, albo nawet nie muszą być to piosenki, może być jakaś po prostu melodie różne, czy muzyka, nie wiem, celtycka, czy jakiś taki wschód, Japonia i po prostu dać się porwać tej wenie. No i to jest doskonała wskazówka też dla wszystkich kreatywnych umysłów, którzy chcieliby coś zacząć, a jeszcze nie bardzo wiedzą co. I przeszkadzają właśnie te tego typu myśli. Żeby tam dotrzeć, no to trzeba sobie poradzić często gęsto z takim intruzem właśnie, czy negatywnym myśleniem. Kimś, kto zniechęcał. Zazwyczaj ktoś tam z najbliższego otoczenia się pojawia, jakaś postać w głowie. Która krytykuje. Najważniejsze to jest pytanie, po prostu nawet to już nie chodzi na jakim my jesteśmy poziomie,
ale jedyne pytanie, czy nam to sprawia przyjemność, bo to jest najważniejsze. Jeżeli nam sprawia przyjemność, to niezależnie, nie wiem, na jaki poziom byśmy chcieli co osiągnąć, to jeżeli to lubimy, to tam prędzej czy później dojdziemy. I się nie porównywać właśnie do innych, nawet uważać z tym porównywaniem się do siebie, bo my często chcemy, powiedzmy, ten rozwój, żeby on był liniowy, ma być ciągle lepiej, 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 a to są górki i dołki. Bardziej po prostu patrzmy na to, żeby ta średnia, powiedzmy, wychodziła, powiedzmy, dodatnia, bo to nigdy nie będzie tak, że zawsze będzie. Czasami zrobimy krok w tył, czasami dwa, żeby później zrobić krok w przód i bardziej właśnie jest tak, że te efekty się kumulują z czasem, że widać tą naszą pracę. Pokaż następną fotkę, tak co jakiś czas nam, wszystko nam już, pokaż. Już. Widać? Jedno po drugim. Widać. Widać cudownie. Jeszcze czasami nie wiem, czy tam da się troszeczkę powiększyć, czy nie. Tam jest 41%. Już się postaram. Mocne. I mam nadzieję, że oglądacie tutaj. Widać to dla was też. Dla mnie widać fenomenalnie. Dobra, mamy. Nie mogę tutaj teraz na pełen ekran chciałem dać, ale dobra, to coś innego pokażę. Kto ma ochotę oglądać? Już. Tak, tutaj widzę, coś tam się zmieniło. Dobra, już tutaj, tutaj może będę przełączał. Okej, widać? O, widać. Co to za piękna twarzyczka? Kto tutaj... służył, czy ktoś to jest, służył? Tutaj? Powiedzmy tak, z tych zdjęć, bo niestety niewiele osób wie, ale właśnie jest prawo autorskie. Jeżeli wykorzystujemy czyjeś zdjęcie, to właśnie powinniśmy zapytać się autora tego zdjęcia o zgodę, no ale to często jest trudne, to chociaż żeby właśnie podać po prostu link pod swoją pracą do zdjęcia, czy tam do galerii, z której powiedzmy korzystaliśmy, wybierając zdjęcie. To jest po prostu Łukasz, ty robisz portrety. Tak. No bo jednak te twarze najwięcej emocji wyrażają. Zbliżają się, słuchajcie, święta. Ktoś tam na pewno ma zawsze urodziny, także tutaj ja zostawię pod filmikiem może maila od razu do ciebie, bo może ktoś sobie taki portret też zażyczy. Przyznam, że ja kiedyś też modelowałam przy portretach artystów, którzy się uczyli. Różnie to wychodziło. I czasami płakali przy tym, mówili: ojej, ale ci oczy zrobiłem, ojej. I było to też właśnie niesamowite. To jest fajne, bo to można spojrzeć, jak powiedzmy mamy jeden obiekt, a jak każdy ma inną perspektywę, inaczej patrzy na coś. Nawet właśnie. Tak. To było niesamowite, bo oni widzieli inne kolory, inaczej twarz, to było niesamowite, ale tak, też robisz to ze zdjęcia, także no tutaj nie wiem, czy ja tutaj się do ciebie też nie pokwapię, jakiś fajny portret. Bo no cudownie, podoba mi się to bardzo i właśnie sporo pracy to jest, bo tak wiesz, no przesiedzieć te 7 godzin, to wszyscy artyści tutaj wiemy, że to jak to nas pochłania, to te godziny mijają dosyć szybko tak, i rzeczywiście im większa inspiracja, prawda, tym lepiej, no lepszy rezultat po prostu. Pokaż dalej, bardzo cię proszę, jestem ciekawa. Widziałam kilka, przyznam się już. Teraz pokazujemy dalej. Widać? Widać. A powiedz mi, co cię bardziej interesuje? Czy portrety, czy właśnie, czy zwierzęta? Co najchętniej rysujesz? Znaczy ja powiem, że ja mam dosyć takie szerokie, powiedzmy, pod tym względem zainteresowania, ogólnie portrety. Zwierzęta, no to też są w sumie portrety, tylko zwierzęce, ale jeszcze w przyszłości bym chciał się właśnie nauczyć rysować typowo całe postaci, żeby, nie wiem, powiedzmy, jeżeli mam jakieś obrazy w głowie, żeby po prostu mieć już wypracowaną tą technikę i umieć to przenieść po prostu na papier, czy tak nawet jak ze snów. Łukasz, chyba się szykuje jakiś komiks. Myślałeś o tym? No pewnie coś takiego. To chyba jest bardzo, bardzo trudne, bo wymaga to narysowania tej samej postaci na kilku kartkach w różnych pozycjach. Tak, to już jest
Wyższa szkoła jazdy, ale wiadomo, gdyby nie było tych wyzwań, no to by nie było rozwoju. Prawda? Jak już ci się znudzi, już wszystko opanowałeś, to wtedy będzie kolejny poziom. Tak, i jeszcze właśnie bym chciał się nauczyć jeszcze rysować kredkami. To już jest wyższy poziom trudności, bo jednak operowanie szarością jest o wiele łatwiejsze niż operowanie kolorami, dobieranie tych kolorów, później dokładanie warstw. No i jeszcze pastele, krajobrazy, zwierzęta. Pastele to jest bogactwo. Pastele to jest właśnie technika, która polega głównie na rozcieraniu. Akurat mówię o pastelach takich suchych, bo jeszcze są olejne, tych akcesoriów, tych różnych. No i jeszcze markerami bym chciał się nauczyć też rysować, akwarelowymi i alkoholowymi. Alkoholowymi powiadasz? Tak, tak. No czuć ten zapach. Jest jak coś się takiego, tak? Jest, tak. Aha. Dobrze, my tutaj oczywiście nie zachęcamy do niczego, ale zobaczmy, zobaczcie, jaki pejzaż możliwości mamy, kiedy się wydaje, że to jest tylko rysunek, a tutaj jest tyle technik, tyle możliwości, tego jest coraz więcej. I co mnie najbardziej teraz też interesuje, kiedy ty, czy ktoś z was też po drugiej stronie tam właśnie tworzycie coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego, tego nie da się powtórzyć. Nie wiem, czy udaje ci się namalować dokładnie dwa takie same portrety, ale... No to właśnie, to można to powiedzmy, w niektórych powiedzmy rzemiosłach wykorzystać jako powiedzmy atrybut, bo jeżeli nie wiem, ktoś nie wiem, szyje na przykład dla dzieci pluszaki, no to, że mu nie wychodzi, powiedzmy nie potrafi dwa razy tego zrobić tak samo jak maszyna, no to można wykorzystać jako atut. Bo wtedy dzieci będą miały na przykład różne zabawki, różne stworki. Dokładnie. Zależy po prostu, jak na to patrzymy. Ale nie, rzeczywiście jest ciężko. Jeżeli coś spróbować ten sam raz, narysować jeszcze raz, no to jest jednak ciężko. Bo nawet jeżeli powiedzmy drugi raz zaczynam ten sam rysunek, to automatycznie już widzę, jakie błędy popełniłem pierwszym razem i staram się je skorygować albo nie wiem, poprawić coś albo wzmocnić jakieś elementy, żeby po prostu ta praca miała większą głębię, taką jakby powiedzieć kontrast. Dokładnie. Kiedy właśnie malujesz, ja już jestem bardziej też zainteresowana tym wejściem, już nie jak są przeszkody i tam krytyk się pojawia, tylko właśnie to, co powiedziałeś, co mnie bardzo zainteresowało, to jest to, że ta kartka cię pochłania, że ona cię jakby wciąga do, ja to nazywam właśnie wejściem do innego wymiaru poprzez sztukę. Cokolwiek to jest, bo to jest może właśnie być... taki podobny stan do śnienia, że powiedzmy ciało jest w planie powiedzmy materialnym, fizycznym, a my gdzieś tam latamy w obłokach, nasza głowa i to na nas wpływa. A dokładnie, to jest ten stan. Powiedz mi, jak tego stanu doświadczasz, właśnie kiedy właśnie ten portret tak cię pochłonął, że no minęło 7 godzin, a wróciłeś po 7 godzinach do pokoju, tak? Tak, tak. No ciężko to jest tak nazwać, bo to są takie zrywy powiedzmy tej weny, chociaż nie lubię słowa wena, bo dużo ludzi myśli, że powiedzmy artysta to jest przez 100% czasu pod wpływem weny, a to tak raczej nie jest. Nie jest. Powiedzmy 80% czasu no to jest ta praca mozolna, a te 20% no to są te takie momenty, te takie natchnione, że tak powiedzmy. Ale to nawet, powiedzmy, jak ja akurat rysuję, to czasami nawet może się zacząć, nie wiem, od zwykłych jakichś tam zygzaków, kółek, żeby po prostu najpierw tą rękę, bo ważna jest rozgrzewka, jak rysujemy, że nawet kółka zapełnić całą stronę kółkami albo jakimiś, nie wiem, kwadratami, żeby tą rękę rozruszać. No i... Czasami też tak mam, że nie wiem, jakiś mam pomysł, nie wiem, na jakiś tam wzór roślinny czy coś takiego powiedzmy, no to żeby sobie spisywać, gdzieś otworzyć jakiś notatnik i spisywać te inspiracje, bo często mamy tak, że jakiś fajny pomysł, czy nie wiem, na rysunek, czy na aranżację tego rysunku mamy, a nie zapiszemy i później nam niestety wyleci z głowy. Dokładnie. Może nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale...
Ja cię rozumiem doskonale, bo tutaj wiesz, wypytuję, dla mnie to są też takie rzeczy oczywiste, ale jednak każdy artysta ma pewnego rodzaju różnice w postrzeganiu tych różnych wymiarów i dzięki temu, że ty przekazujesz to, jak ty tego doświadczasz, ktoś tam po drugiej stronie, kto właśnie może tworzy, a może się zniechęcił, a może się dzięki właśnie naszej tej tutaj rozmowie i twoim rysunkom zachęci do tego po raz kolejny. A może są to tacy, którzy się rozwijają duchowo i chcą wejść w te wymiary, w ten portal, ale nie mają tej rozgrzewki, bo ta rozgrzewka, ja to też nazywam techniką, właśnie no, wykonanie tych kilkudziesięciu kółek, aż ta ręka zaczyna być sprawna, żeby móc przekazać to, co po tej drugiej stronie czeka, na twoją rękę, żeby narysować, a też niejednokrotnie to nie chodzi tylko o rysunek, tylko no tutaj masz znowu piękny portret młodej kobiety, gdzie w samych oczach zawarte jest już jakiś przekaz już jej duszy, gdzieś, gdzie uchwyciłeś cząstkę przekazu jej duszy. Ja nie wiem, tak, kto to jest, nie wiem skąd też ta postać pani się anonimowa, wzięła. Bo to są po prostu ze zdjęć takich do przećwiczenia, akurat z kursu, na który ja tam uczęszczam internetowo i no ogólnie, tak jak mówisz o oczach, oczy, to ogólnie jeżeli rysujemy portret, to jest jednak najważniejsza rzecz, bo powiedzmy skopiemy oczy, no to automatycznie ucieka nam podobieństwo. Bo jeżeli powiedzmy usta delikatnie coś tam przesuniemy, czy nos, to jeszcze nie jest takie poważne, ale jeżeli oczy skopiemy, a jednak oczy to jest zwierciadło duszy, jak to się mówi. Na przykład najprzyjemniej to mi się rysuje na przykład włosy, bo włosy można przesunąć 2 centymetry, to nie zrobi różnicy, bo jednak, nie wiem, wyjdźmy na ulicę, ułóżmy sobie fryzurę, wiatr zawieje, włosy pójdą na drugą stronę, a jednak ludzie nas rozpoznają, że to jesteśmy my. Czy tak samo uszy. Uszy, szyja, ubranie, no to są takie elementy poboczne, ale właśnie najważniejsze oczy, później tam nos, usta. Mam takie wrażenie, że rysując nie tylko się wnosi jakości, bo wnosisz pewne jakości z innego wymiaru, czy też wydobywasz jakości, kiedy jest to osoba, która żyje, która być może poprosiła cię o portret, to mam wrażenie, że uchwytujesz pewnego rodzaju jakości, jakie ona ze sobą niesie, albo też uwieczniasz te jakości. A kiedy na przykład jest to z twojej wyobraźni, bo może też tak być, mam wrażenie, że powołujesz jakąś postać do życia. No trochę tak jest, powiedzmy. Masz takie uczucie? Jednak, tak, bo to jest trochę na takiej zasadzie, jak nie wiem, jakiś artysta tworzy książkę czy utwór muzyczny, no to jednak on gdzieś z tych swoich trzewi, z wnętrza wydobywa coś, co później jednak idzie w świat, inspiruje innych ludzi, żeby powiedzmy oni też w jakiś sposób inspirowali dalej, tą iskrę przekazywali, ale nawet i podnosi ich wibracje, podnosi ich nastrój, sprawia, że dzień się staje przyjemniejszy. Prawda? Tutaj zobacz, jak doskonale, no ten chłopak to aż mówi, ale dałem czadu. Co ja teraz zrobię? To by fenomenalnie pasowało już na jakiś dobry komiks, prawda? Nie jestem zadowolona. No te postacie po prostu mówią same za siebie. Aż chcę się dopisać tekst jakiś, no ale to już tak z mojej strony po autorsku. O, właśnie to jest tak, że powiedzmy ty piszesz książki, ja mogę się zainspirować, coś narysować. Znowu ty patrzysz na mój rysunek, co w drugą stronę działa. Na przykład coś się zainspiruje z rysunku do napisania czegoś, czy jakiegoś opowiadania, czy historii, czy stworzenia jakiejś postaci. No mówię, to jest po prostu taka jakby wymiana. Całe nasze życie się opiera właśnie na wymianie takiej. Ja mam od razu tutaj, dokładnie, pytanie mam do wszystkich, słuchajcie, jak patrzycie, coś oglądacie coś, co was inspiruje. Jak to wykorzystujecie, tą inspirację? Bo to jak, Łukasz, mówimy tutaj, że to jest taki moment, że jeżeli tego nie zanotujesz, to umknie, prawda? Tak. No i potem...
Tak jak sny właśnie. Często mamy tak, że właśnie powiedzmy wyjdziemy czy do toalety, czy po prostu czy nogi rozerwać, no i automatycznie ten sen nam ucieka. No to właśnie to są, właśnie to łatwo jest rozpoznać, jeżeli coś jest z góry, powiedzmy jakieś takie natchnienie, to często to jest właśnie takie bardzo ulotne, takie jak taki motyl właśnie przelatujący, jest i go nie ma. Jeżeli właśnie nie, w tej chwili nie zareagujemy, tego nie zatrzymamy na chwilę, nie uwiecznimy. Dokładnie tak jest. I to myśl, mam taką nadzieję, że to będzie odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam poczuli właśnie ten moment inspiracji, ale w danym momencie, kiedy to się nie dzieje, nie przełożyli tego na formę, czyli nie zapisali, nie namalowali, nie wiem, nie zrobili tego garnka, co tam chcieli z gliny, czy nie wiem, nie zaśpiewali, może niektórzy komponują z was. I potem to uciekło, że te momenty trzeba łapać natychmiast. Jeśli macie jakąś piękną ideę, prawda, to należy natychmiast to zanotować, bo jak tego nie zrobicie, to jest szansa, że nawet energia na to, żeby to zrobić, ucieknie, prawda, że tak, miałeś energię na to, nie namalowałeś, a potem, prawda, tysiące przeszło. Albo czasami nawet nam się wydaje, że nie mamy energii, a jednak jak usiądziemy, to ta energia, wytrzymamy te takie początkowe zniechęcenie, no to ta energia buzuje się, czujemy tacy właśnie doładowani. Mimo że tutaj, nie wiem, spędziliśmy 5 godzin, nie wiem, na tańcu, na rysowaniu, na śpiewie, nie wiem, nawet na szyciu, szydełkowaniu, no to jednak to jest taki zastrzyk energii. No to teraz żeś pojechał, mamy kolejny aspekt, bardzo, bardzo ważny, dlatego ja tak bardzo zachęcam do tworzenia swojej rzeczywistości. Wiesz, bo to jest też nawet tak, że jak malujesz coś dla siebie, to potem będzie miało jakiś wydźwięk w twoim życiu. Ten obraz jakoś wpływa na twoje życie potem, no przynajmniej ja tak miałam. Myślę tutaj, że artyści też tak mają na różnych poziomach. Ale to jest ważne, że nawet jak nie masz, wydaje się, że nie masz tej energii, zaczynasz malować i czujesz się doenergetyzowany. To tak, jest tak. Też pobieranie, to jest forma pobierania prany ze źródła. Tak. Kreowanie. I to jest niesamowite odczucie. Oczywiście nie da się o tym opowiedzieć, bo będzie brzmiało banalnie wszystko, co tutaj powiemy, ale tak, staramy tak. się, prawda? To jest ten aspekt właśnie wchodzenia w inne portale, że tam są dla dary dla tych, którzy umieją słuchać. A my nie zawsze umiemy słuchać, albo właśnie nam nie. się nie chce, prawda? Właśnie bardzo często ja mam tak, że powiedzmy, kiedy jestem najbardziej zmęczony, no to właśnie jest ta największa inspiracja. Często właśnie tak zauważyłem, że nie wiem, powiedzmy, kiedy właśnie jestem zmęczony albo nie mam czasu, to akurat to jest, bo wtedy my jesteśmy tak, podchodzimy do tego naszego, powiedzmy, zainteresowania tej sztuki na luzie i wtedy to fajnie płynie, a najgorzej jest, jak jesteśmy, mamy jakieś oczekiwania, to jest najgorsze, to jest najgorsza w ogóle pułapka i taka przeszkoda, te oczekiwania, bo często stwarzamy sobie w głowie jakiś fałszywy obraz i później się denerwujemy, że coś tak nie wygląda, jak powiedzmy my to sobie wyobraziliśmy. No i znowu, ale żeś znowu pojechał, ja to jeszcze podkreślę, czyli z jednej strony nigdy nie jest właściwy czas i ta inspiracja po prostu przychodzi wtedy, kiedy ona uważa za stosowne, właśnie wtedy, kiedy jesteśmy troszkę na luzie albo zmęczeni, bo to wtedy też te pułapy myślenia takiego racjonalnego tylko nam popuszczają. A z drugiej strony, jak sobie wymyślimy, że o jutro zamykam się w domu i będę tylko rysować, no to akurat ta inspiracja nie przyjdzie, prawda? Nie, ja polecam ogólnie tak nawet, nie wiem, 10-20 minut coś robić, ażeby ta była systematyczność. To o wiele lepiej działa niż powiedzmy raz na jakiś czas, nie wiem, że będę 8 godzin od rana do popołudnia tam siedział, bo to jednak się pojawi frustracja, złość. Tak. I zmęczenie po prostu fizyczne. Tak, także wszyscy ci, którzy próbujecie coś stworzyć, siadacie, jest spokój i nie możecie, to właśnie dlatego. Piękne. No cóż za piękne oczy.
tutaj trochę smutku czuję w tych oczach. No właśnie, A jak tak powiedz rysowałeś, tak. No, co czułeś, jak rysowałeś to? No to właśnie jakąś taką historię, bo automatycznie to są, no widać, że to są oczy dziecka, no to dziecko też ma taki inny rodzaj wrażliwości i takiego dostrzegania świata. To automatycznie, jak to rysowałam, to miałam takie skojarzenie, właśnie taki odbiór, że być może to jest jakieś dziecko, nie wiem, pochodzące z jakiegoś regionu, powiedzmy, który nie jest tak bogaty, powiedzmy, jak nasza Europa, te kraje, w których my żyjemy, tylko powiedzmy to jest, nie wiem, Afryka albo taki region w Azji, gdzie powiedzmy ci ludzie często jest tak, że nie wiedzą, czy przeżyją kolejny dzień. Pewna tęsknota, smutek. Tak, taki za czymś, czego Pięknie. Się nie ma, takie wołanie, nadzieje. Czyli jest to też, że dzięki artystom, to jest bardzo piękny aspekt, wyrażone jest to, co szuka wyrażenia. Często na przykład przy pracy z przodkami jest coś takiego, że samo wyrażenie emocji, smutku, niechęci, złości, samo wyrażenie jest leczące. Tak. I żeby było ciekawiej, prawda? I żeby było jeszcze ciekawiej, to wyrażając czyjś ból, nadając mu formę, kształt, namalując to, w jakiś sposób też artysta dostaje dar, ale też łączy się ze swoim smutkiem, bo wszyscy mamy te same emocje, każdy z nas. I potrafi lepiej przetransformować swój własny smutek. To jest niesamowite. Nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie. Dokładnie, to jest jednak prawda, bo żeby powiedzmy coś przekazać czy zrozumieć, no to jednak musimy czegoś podobnego doświadczyć. Nie wiem, powiedzmy, jeżeli rysujemy kogoś uśmiechniętego, no to jednak musimy powiedzmy kiedyś w przeszłości tej radości zaznać, żeby powiedzmy umieć to przekazać. Ciężko to jest właśnie wytłumaczyć, bo to są takie tematy, takie, które trochę uciekają nam, powiedzmy, jeżeli próbujemy to ubrać w słowa, jak emocje. Nie jest to takie proste. Takie namacalne, zawsze. Tak. Wiesz co, jak my się poznaliśmy, to ja się zachwyciłam twoimi pracami. A potem się okazało, że ty mi mówisz, że czytasz moje książki i śnisz. Tak, i tutaj zacząłeś mam mi całą opowiadać. Kolekcję, żeby nie było, ojej. Że jest, że powiedzmy, że to jest tak, jedynka, dwójka przeczytana, trójka przeczytana, to akurat te trzy książki w weekend przeczytałam, akurat jak od razu dostałem, czwóreczka, piąteczka. No i teraz no proszę czeka, ciebie. Znaczy czeka, a w zasadzie jest zaczęta szósteczka. No i jeszcze już czekam na następne części. Proszę, już niedługo. Aż już się boję tego momentu, kiedy mi się skończy właśnie szósteczka, siódemeczka i zostaną jeszcze opowieści z pogranicza światów. Jejciu, po prostu no takie, po prostu to jest wszystko. Takie uczucie, jakby ktoś mi coś zabrał. O tak, takie powiedzmy, odskocznia, powiedzmy, od codzienności właśnie, jak ja czytam te książki. No to jest z pozoru taka, powiedzmy, zwyczajna, niezwyczajna opowieść. To jest właśnie, to jest taki paradoks, powiedzmy, tej serii Śniąca, że to jest, powiedzmy, zwyczajne życie, ale z drugiej strony niezwyczajne, ale też nie można powiedzieć, że to jest taka nadzwyczajność arogancka, tylko taka ta zwyczajność się łączy z tą nadzwyczajnością i jedno w drugim się dopełnia. King's Young, proszę bardzo, to tego jeszcze nie słyszałam o swoich książkach, także ja ci bardzo dziękuję za tą informację, bo to jest też, wiesz, dla mnie ważne, myślę, że dla wszystkich, to jest właśnie ta wymiana, że my nie piszemy, nie tworzymy tylko dla siebie. Tylko jednak potrzebujemy tak tego odbioru naszych, to jednak jak nas unosi, jeżeli ktoś powiedzmy nie może się doczekać, aż zobaczy naszą kolejną pracę, kolejną książkę, czy czeka na kolejny rozdział, to jednak nas podnosi i tak uskrzydla, że tak powiem. Bo nie ukrywajmy, jednak oczywiście, potrzebujemy byłabym mieć zaspokojoną tą potrzebę, powiedzmy, tego uznania społecznego.
Możemy się tego wypierać, ale trochę potrzebujemy, żeby ktoś powiedzmy, nasza twórczość wywołała uśmiech albo nie wiem, kogoś zainspirowała, to jednak to jest fajne. To jest, wiesz co, to jest największa nagroda, tak, że komuś to, co robimy, ktoś to podchwytuje i to się podoba. To jest największa nagroda. Pieniądze, fajnie, jak ktoś tam zarabia jeszcze na swojej sztuce, to jest też potrzebne, jak najbardziej. Ja tutaj nie mówię, że ta materia nam nie pieniądze, to tak bym powiedział ogólnie, że to jest, mogą być celem, ale do pewnego momentu, bo to jednak jest... jakby to wytłumaczyć, to jest tylko właśnie taki dodatek, o tak. Dodatek, nie wiem, powiedzmy tak jak, nie wiem, ja rysuję, no to jest po prostu na zakup tam nowych materiałów, na jakieś tam nowe bloki, papiery, no ale to jest tylko dodatek, jednak to uznanie, to, że komuś się podoba to, co robimy, to jest jednak ta najważniejsza nagroda, ta przyjemność. No to jest ogromny właśnie taki boost, że ktoś honoruje. Zobacz, że nawet my wszyscy tego potrzebujemy. Ja myślę, że dotykamy bardzo ważnego tematu, ponieważ no ja też się spotykałam, że ktoś mi mówił, a ja już jestem ponad to, nie obchodzi mnie, czy ktoś tam mnie doceni. I to nigdy tak nie jest, bo tutaj nie chodzi o docenienie całego świata. Tutaj chodzi o uznanie, rozpoznanie i widzialność wśród tych osób, które podobnie do nas może odczuwają ten świat, są w jakiś sposób nawet podobni, że gdzieś każdy z nas potrzebuje tego swojego plemienia. Tak, tego plemienia, które... przynależności. Takiej. Przynależności, to jest potrzeba ogromna na tej skali Masłowa przynależności. I to nie jest tak, że artysta, czy właśnie pisarz, czy ten, kto maluje, jest ponad ludźmi, którym się to podoba, bo oni dają mu niesamowity dar właśnie tego, że widzą to i to mi się podoba. A widzisz, bo to też idzie w drugą stronę, bo kto chyba powiedział, właśnie ten komik amerykański Conan, kiedy on mówi, że wszyscy się śmieją z jego dowcipów, ale on zawsze sobie upatrzy tą jedną osobę, która się nie zaśmiała. Tak, to też ta słyszałem krytyka, takie prawda? Coś, że to, się patrzy właśnie na scenie, na tą jedną osobę, która jest niezadowolona. Tak. Albo znudzona. No i wiesz, to jest też ciekawe, bo artyści są szczególnie wyczuleni na to, dlaczego? No dlatego właśnie, że często starają się być perfekcyjni w tym, co robią, coraz lepsi. I to wtedy bardzo boli, jeśli tak, ktoś właśnie, tam... Tak, właśnie, często nie mamy tych granic zaznaczonych, powiedzmy, bo my jesteśmy tacy, powiedzmy, wrażliwi, chłoniemy tą całą inspirację ze świata, to wszystko po prostu, co nas otacza, a często właśnie nie mamy tego, jakby to powiedzieć, tego takiego sitka, żeby oddzielić to, czy to jest dla nas dobre, czy to jest po prostu, czy to nas wzmacnia, czy to nas cofa. A są ludzie, którzy po prostu nic nie zrobią z sobą, po prostu ich życie polega na krytykowaniu innych i oni po prostu będą próbowali sobie dać upust swoim emocjom. Dokładnie. To w zasadzie nie chodzi o nas, tylko po prostu bardziej o nich. No, tak dokładnie pisze. Tak jest. To, co powiedziałeś, to, co wzmacnia nas, to wzmacnia nas konstruktywna krytyka, bo my też potrzebujemy, to nie o to chodzi, żeby tam się zachwycać, tylko ja na przykład też cenię sobie takich czytelników, którzy mi powiedzą, a wiesz co, a tam jeszcze błąd znalazłem. No, na przykład ja tam też trochę zauważyłem. Gdzieś tam jeszcze był jakiś błąd, no jest jakiś błąd, te korekty jest, zawsze bo się... To jednak tak, bo to jest tyle tysięcy stron, no to jednak... To jest sporo, mimo że jest edycja, ale my dążymy zawsze do tego polerowania tych naszych prac, tej naszej historii. I myślę, że to pomoże wszystkim, to o czym teraz rozmawiamy, wszystkim tym, którzy czują się nieodporni na krytykę, na szczególnie taką niekonstruktywną krytykę, bo widzisz, ja miałam taki komentarz też a propos książek, że komuś się po prostu nie podobało. Coś, ale były aspekty, które się podobały, które się nie podobały, ale to było naprawdę konstruktywnie powiedziane. Tak. To było w porządku, bo nie musi nam się wszystko podobać. I na przykład ty mi też namalujesz tutaj piękne te, ale na przykład namalujesz
nie wiem, jakieś coś takiego ciemnego, rodem z piekła, rodem, ja się przestraszę i powiem, że to mi się nie podoba, prawda? Ale nadal będę ceniła twoje szczegóły, twoje detale, w jaki sposób to robisz, bo no też się nam zdarza, że nie wszystko jest dla nas. To jest jasne. Ja myślę, że artyści szczególnie, czy po prostu też empaci, czy kreatywni w jakiś tam sposób ci co odczuwają, że my się uczymy, bo to jest na całe życie, to nie jest, że raz, wyłapywać, która krytyka jest konstruktywna, z której możemy coś właśnie poprawić, coś nam to daje, coś nam wspiera nas to w naszym procesie, tak, a od takich, że ktoś... ten cudzy punkt widzenia, te powiedzmy wyłapywanie błędów, to też nam pomaga się rozwijać i powiedzmy je poprawiać, ale mówię, to muszą być podane plusy i minusy. Jeżeli powiedzmy, ja powiem tak, że ja nie lubię takiego typowego zachwycania się, takiego ojej, jak pięknie, takiego bez żadnego takiego punktu, powiedzmy tego krytycznego, ale też nie lubię, jak ktoś powiedzmy wszystko jedzie, że wszystko jest beznadziejne, wszystko do poprawy. Tak. Ja najbardziej jest budująca ta taka właśnie ta wymiana plusy, minusy. No inaczej, albo popadniemy w depresję, jeżeli powiedzmy ktoś wszystko zjedzie na nie, albo popadniemy w samo uwielbienie, jeżeli powiedzmy jest takie, ja nie mówię, bo jak ktoś mówi, że coś się podoba, ale jeżeli coś jest takie przesłodzone, takie aż, takie jak psychofana mamy, który po prostu normalnie wszystko, nie wiem, możemy tam bohomaza namazać, a on i tak będzie twierdził, że to jest piękne, rozwijające i godne tam podziwu. Tak, to jest niebezpieczne po prostu w tym momencie, więc tutaj chodzi właśnie, czyli tak jak zawsze, wiesz, no ja mówię o wypośrodkowaniu. Tak, to jest najważniejsza zasada. Zobacz, że to też jest, tak, przepraszam, tutaj przerwałam ci, ale zobacz, że to też jest w przodkach, że dopóki nie damy rozpoznania przodkowi, którego, nie wiem, był czarną owcą w rodzinie, to ta energia unosi się dalej, powodując niesamowite kłopoty w kolejnych rodach. Że to jest tak bardzo silna energia, której jeśli nie zintegrujemy w swoim życiu, czy to w sztuce, czy właśnie w rozpoznawaniu, jak to wygląda, to potem mnóstwo problemów jest z tego tytułu tak, w naszym bo życiu. Powiedzmy wszyscy, no w naszym świecie jest ta, powiedzmy, ta biegunowość. To nawet powiedzmy, jeżeli mamy energię, to energia może być destruktywna, ale może być i kreatywna. Zależy po prostu, jak to ktoś powiedzmy do niej podejdzie i jak ją wykorzysta. Tak samo, nie wiem, powiedzmy mamy nóż, można nożem kogoś zabić, ale nóż też jest po prostu narzędziem, które pomaga nam w życiu. Dobra, pokaż mi jeszcze jakieś tam fotki tutaj piękne. Fotki, a może pokażę, a ja bo nie mam na komputerze, pokażę z segregatora, dobra, bo trochę jakbym miał wszystko przenosić na komputer, no to by było... masakra. No tutaj akurat nie wiem, czy widać. Poczekaj, ale może poczekaj, bo teraz nie będzie widać, to może skończ dzielenie ekranem i pokażesz już powolutku. Dobra, teraz będzie widać. Teraz będzie cudnie. Okej, teraz widać. O, czyli mamy tutaj, ale mamy oczu. Tak, wyżej, to jest typowo właśnie wyżej. Jeszcze? No taki makijaż rąbnąłeś tutaj pewnemu oku, że ja to takiego nie mogę sobie namalować. Pewnie ci chodzi Łukasz, o ten tutaj... Łukasz, ty jeszcze chyba wizerzystą zostaniesz. No powiedzmy, te zainteresowania, no to tak się łączą, no to tak piękne. Można być... A to jest piękne. Akurat bardzo proste, bo to wystarczyło białym żelopisem po prostu kropeczek napaćkać. To czasami takie szybkie coś, a super efekt jest. Bardzo ładne. No po prostu właśnie Łukasz mam potrafi bardzo zrobić... dużo tych oczu, ogólnie oczu. Masakrycznie dużo jest oczu. Zaraz pokazuję, tylko wyjmę z koszulki, bo jednak będzie się światło odbijać. Dobrze. Same oczy. Oczy. Szukałeś, a pokaż jeszcze raz, poczekaj, wolniej, tak troszeczkę do kamery, żeby właśnie się nie odbijało. Przepiękne. Tak? Widzisz, jak teraz to pokazujesz, ja od razu czuję i myślę, że wy też,
że to jest takie też wejście poprzez oczy w pewnego rodzaju doświadczenie, bo coś odbierasz. Biorąc pod uwagę całą tą historię, że my żyjemy na wielu płaszczyznach, na wielu wymiarach, w światach równoległych. Nawet też chcę pokazać, że tutaj na przykład mam zwykły taki rysunek, jakiś tam maskotek i po prostu nawet takie zwykłe rzeczy, bo często ludzie się pytają, a co rysować? Po prostu to, co masz pod ręką, nie wiem, masz paprykę, masz jakieś jabłka, wszystko, co powiedzmy rozwijacie. Spróbuj, nie wiem, owoce, warzywa, spróbuj maskotki, spróbuj ludzi, spróbuj krajobraz, spróbuj drzewo Dobra. Narysować. Łukasz, mam do Ciebie pytanie. Czy zdarzyło tak. Ci się, że przyszła do Ciebie jakaś energia? Ponieważ teraz chcę to wszystko tutaj też połączyć. Wiesz, ludzie channelingują ciągle. Channelingują, twierdzą, że channelingują różne istoty. Wszyscy mamy ten dar w jakimś tam stopniu. Ale czy zdarzyło Ci się, że oczy, które malujesz, bo to jest naprawdę mocny portal, to jest wejście, mocne wejście, jest nawet technika wysyłania sobie laseru w oczy, patrzenia się przez oczy i dotarcia do kwintesencji duszy i reinkarnacji w ten sposób, którą też robiłam. I że przyszła jakaś istota, jakaś postać z innego wymiaru, ze świata równoległego i poprzez, i ty ją namalowałeś, ona ci chciała coś powiedzieć. No mi się wydaje, że pewnie, że to jest ogólnie, jak to wytłumaczyć, to jest ogólnie możliwe, no bo my jesteśmy wrażliwi, no to takie istoty, powiedzmy, energie, one automatycznie wyczuwają, powiedzmy, że mają ten kanał łączności, próbują właśnie coś zakomunikować. Mm-hmm. Bo my jesteśmy właśnie bardziej wyczuleni, powiedzmy, na obrazy, na, nie wiem, nawet na to, jak, nie wiem, wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia, miejsca i automatycznie czujemy, czy się czujemy tam dobrze, czy czujemy jakiś chłód. Tak jak na przykład ty byłaś w tej kaplicy we Francji, teraz wy, żeby teraz... Abi, tak, coś tam. No to tam też mówiłaś, żeby ludzie się podzielili odczuciami, no to ja akurat tam... No poczułem energię takiego spokoju, no jeszcze ten śpiew tego chóru, spokoju, ale też poczułem, że trochę taka średniowieczna taka surowość, te takie zamki, no i też akurat mi się pokazał obraz właśnie, poczułem ucisk tutaj w szyi, tak jak był ten, jak ten święty, jak on się nazywał, ten święty? Czy zapomniałam teraz, Wiktor. Tylko było Wiktor, ten jeden był Wiktor. Tak, to automatycznie jak tak się skupiłem na tej energii, to poczułem właśnie tutaj taki ucisk, czyli te, jak mówiłaś o tym ścięciu. Więc te energie pewnie w jakiś sposób starają się z nami, znaczy mi się wydaje skomunikować, może wyrazić to, co zostało im odebrane albo przerwane, o tak. Tak, że gdzieś tam jest... Dokładnie, że gdzieś tam jest leczone, wiesz, bo nawet w sposób, w jaki ty malujesz, akurat twarze mają silne są właśnie, czy zwierzęta, tak, czy twarze tak. Są bardzo silne w odbiorze. Tak, jak na przykład one zwierzęta nam, mocy. Tak, one nam zawsze coś przekazują, zawsze coś mówią, a zdarza się, ponieważ to zdarzyło mi się, kiedy na przykład ja pisałam, że zmieniałam jakąś tam traumę poprzez pisząc takie maluteńkie opowiadanie dla kogoś, specyficznie dla kogoś. I potem 2 miesiące później okazało się, że ta osoba już nie miała tego problemu. Zastanawiam się, czy to samo robią portrety. Bo są artyści, którzy po prostu malują i nie zastanawiają się na tym, ale taka ukierunkowana intencja na to, że wyrażenie tej esencji czyjejś, czy smutku, czy złości, jest takim dobrym formą uleczenia, uwolnienia. Ha. O kurczę, ale rozwinęłaś teraz temat. No na pewno, bo to jednak, to jest właśnie takie, to są takie tematy, które można rozmawiać godzinami i właśnie tego tematu nigdy, powiedzmy tak, jakby nie dokończymy, będziemy rozmawiać, kolejne pytania, odpowiedzi, ale mi się wydaje, że tak, bo nawet powiedzmy,
No bo obraz, nie wiem, powiedzmy mamy obraz, on mogą być różne obrazy, mogą być straszne, mogą być obrazy jakieś wesołe, albo nie wiem, mogą być obrazy smutne, no różne, no wszystko budzi w nas jakieś emocje, jakieś takie skojarzenia. No nie, możesz jeszcze raz doprecyzować to pytanie? Mogę. Już powiem, do czego ja tutaj piję. Ano do tego, że zdarzało mi się uwolnienie poprzez namalowanie. Wiesz, ja kiedyś namalowałam taki obraz kruka i zaraz po jego namalowaniu okazało się, że on w nocy, miałam sen, że on wyleciał wolno i w końcu poleciał, dziękując mi za to, że go uwolniłam. Aha, taki sposób. O to mi chodzi. I chodzi mi tutaj o, pracując z ludźmi, nawet malując portrety, to widzę tutaj ogromną siłę, moc artysty w tym, żeby pomagał uwolnić ludziom to, od czego sami chcą się uwolnić i to tak długo im zabiera czasu. Że tak jak wyraziłeś na przykład wtedy te oczy, czy tam był taki portret smutnej dziewczyny, wyrażając ten smutek, czy na przykład ten smutek od niej odejdzie, gdyby to była postać w realu, prawda? Tylko teraz pytanie, czy ta osoba o tym wie, że nie wiem, powiedzmy, my chcemy tak zrobić? Jaki ty na przykład sposób teraz o tym mówisz? Czy to jest, powiedzmy, że chcesz sobie z czymś poradzić i ja ci, powiedzmy, nie wiem, narysuję portret, żeby tą jakąś traumę, czy tam jakiś problem, powiedzmy, rozwiązać, bo nie rozumiem tak do końca, czy bardziej ci o to chodzi, że poprzez wyraz my sami uwalniamy, powiedzmy, wyraz artystyczny, własne nasze takie traumy, te takie nieuwolnione jakieś tam aspekty, niewyrażone. To też, ale rysując kogoś, pomagamy mu w świadomości i uwolnieniu jego traum. Jest jeszcze taka forma, kiedyś, nie wiem czy ktoś wie, była taka figurka, ona chyba jest indyjska, takiego mężczyzny, który ma ręce zakryte, przepraszam, oczy zakryte i to był jakiś jogin, który odbiera ludziom wszystkie smutki. I ludzie sobie takie figurki, one były dosyć popularne w Polsce naście lat temu i sporo ludzi widziałam sobie, pokupowała takie figurki do domu. Czyli na przykład, że jakiś tam smutek w rodzinie, to kładło się rękę na tej figurce i ta figurka odbierała wszystkie smutki. Intencja, tak? Po prostu, tak? Czyli intencja, czyli chodzi mi o taką coś takiego, że to nie musi być obraz, to nie musi być, bo one mają z tego, co ja zauważyłam na przestrzeni lat, różne funkcje. Albo uwalnia się jakąś energię poprzez malowanie, albo same runy, wiesz, one służą jej jako talizmany i jako amulety, czyli na ochronę przed czymś, amulet. Tak. Amulet tak. jest przed czymś, a talizman jest na coś. Czyli że formą, czyli twoja intencja i intencja tej osoby, która poprosiła o twój portret, może mieć niesamowity wpływ na rezultat. O to mi chodzi. Czyli taki, powiedzmy, efekt trochę synergii, że te energie się łączą tak. I wzmacniają. Tak, bo jeżeli, bo tutaj też chodzi o czystość artysty. Jeśli artysta pracuje nad sobą, tak jak każdy bioenergoterapeuta czy terapeuta na przestrzeni lat też, ja też zauważyłam, że są tacy, którzy tam robią reiki, no ale tam palą papierosy, piją alkohol, biorą tabletki psychotropowe, no i przekaz tej energii, no ja już bym nie poszła, tak? Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Jest zanieczyszczony, tak. Tak, jest zanieczyszczony, bo jeszcze no tam sobie szałwie popalić, a papierosy to już też, no czy to tam to trochę tak powiedzmy, nie wiem jak iść do dietetyka, dietetyk powiedzmy ma tam... Ja nie mówię, bo czasami są różne choroby, ale nie wiem, tak. Nie dba o siebie, jest otyły. No ale hamburgera tam wcina tak. I ci mówi, jak masz się odżywiać, tak? Tak. Dokładnie, rozumiem. Dokładnie o tym mówię, że są artyści i są artyści. Są tacy, którzy no nie pomogą, bo nie mają tej świadomości. Jeśli nie rozwijają się duchowo, jakiejś tam świadomości, choć ten rozwój osobisty też, to nie wyślą tej odpowiedniej intencji.
albo ona będzie bardzo słaba. Nawet chodzi o taką prostą rzecz, jak pójście do fryzjera. O, komu się to wydarzyło, że poszedł do fryzjera i potem włosy rosną jak nie wiem, a poszedł do innego i włosy wypadają jak nie wiem. Wypadają. To jest też to. Albo na przykład też słyszałem, że na przykład powiedzmy aktorzy, którzy przygotowują się do jakiejś tam roli kilka miesięcy, no to żeby zerwać z tą maską, z tą rolą, żeby nie przejść do życia, to nie wiem, włosy farbują na jakiś taki kolor, na którym nie wiem, powiedzmy normalnie by nie pofarbowali, albo zmieniają fryzurę, żeby coś zmienić w sobie, żeby powiedzmy powiedzieć, że nie, ja się odcinam od tej energii, od tej osoby, żeby to powiedzmy dalej tego nie w sobie nie przenosić, że to było po prostu, to było chwilowe, to było po prostu jakaś powiedzmy rola nasza taka w życiu. Powiedzmy. Gorzej. Zdarza się, że aktorki, które grają kobiety w ciąży, krótko po dokończeniu roli zachodzą w ciążę. I gdzieś czytałam na ten temat artykuł. Chorują na choroby, dlatego też no cały ten biznes właśnie, ten cały hollywoodzki biznes, tutaj nie będziemy wkraczać to dzisiaj, ale tylko dzisiaj. Wkroczymy jeszcze, ale nie dzisiaj. To niestety te aktorki no z racji desperacji biorą te role, jakie się nawijają, ale najgorsze chyba takie przypadki to były właśnie, kiedy ktoś grał osobę śmiertelnie chorą albo w horrorze. Ja nie wiem, ale był któryś z tych horrorów, nie wiem, czy to nie był ten Ring. Wszyscy aktorzy chyba poumierali po nagraniu jakiegoś horroru i też był jakiś artykuł na ten temat. Ja wiem, już że coś tam było, ale to był chyba film. Teraz, żeby nie skłamać, Duch. Tam była taka mała dziewczynka, tam właśnie ta dziewczynka zmarła na stole operacyjnym, bo miała jakąś tam operację. Tam więcej właśnie osób z tej produkcji, ta energia jakby dotknęła. Tak, przyjęła, tak. Więc jest to bardzo ważne, to jest etyka też zawodowa aktorów, a oni nie są wszyscy szkoleni, że po wyjściu z nagrania należy energetycznie zamknąć drzwi do roli, tak, którą się gra. Tak samo zostawić powiedzmy, jak mamy nawet, nie wiem, szpital, te łóżka, które powiedzmy ktoś choruje i ta energia jest później przenoszona, zdrowe powiedzmy osoby się kładą, a wychodzą jeszcze bardziej chore niż weszły. Dokładnie, dlatego tak, się mówi, tak, prawda? Szpitale tak, są tak. Od dobijania ludzi zazwyczaj, chociaż no zdarzają się oczywiście coraz częściej, czy ta medycyna jakoś tam, no są dobrzy lekarze, nie mówię, że wszystko jest dokładnie do D, ale no niestety, ta energetyka jest bardzo ważna i my teraz zwracamy na nią większą uwagę po prostu, że można uniknąć wielu problemów, jeśli się o tym wie. Można po prostu podjąć lepsze decyzje. Łukasz, super mi się z tobą rozmawia. Przejdźmy się jeszcze po śnieniu, bo jaki wpływ ma na twoje rysowanie śnienie? Co ty w tym snach robisz? Może opowiesz coś? No to dobrze. No na przykład często mi się w snach pojawia taki aspekt, powiedzmy, że ja jestem na urwisku, jest otwarte morze. Jest takie ogromne morze i pojawia się z wody, wyłania się taki ogromny kraken, taki ogromny, taki olbrzymi. Trochę jak w tych książkach, teraz żeby nazwiska nie pomylić, Lovecraft, taki pisarz, który powiedzmy miał taka jest chyba książka ze Cthulhu, coś takiego. Ciekawa jestem, czy to nie było sfilmowane. Nie wiem, czy o tym samym myślimy. No, Wiem, że gra na pewno była komputerowa. To właśnie tam był taki bóg śpiący, właśnie ten taki kraken. Kraken, no to też jest, ja nie słyszałam tego określenia, kraken. Jak to wygląda? Naprawdę nie słyszałaś nigdy? Naprawdę nie słyszałam, kraken. Kraken to jest taka powiedzmy ogromna ośmiornica, która zatapiała statki, w XVI-XVII wieku. Dobrze, czyli jak jeszcze ktoś nie słyszał, czy tylko ja tutaj, ale to wiemy już, dobrze. Automatycznie no to mi się kojarzy, jak tak myślę o tym śnie, że bo ogólnie powiedzmy ten bezmiar tego morza, woda no to zawsze to jest granica dwóch światów, tak jak na moje, bo to jest jednak zwierciadło, lustro. A i
powiedzmy to, co jest pod powierzchnią, no to mi się akurat tak jak ja myślę o tym, no to jest moja podświadomość i ten kraken to po prostu może symbolizować lęk, jakiś taki niewyrażony, taki ukryty, przytrzymany pod wodą aspekt, ale no bo to jest straszny potwór, to jest taki straszny, paraliżujący, ale jeżeli powiedzmy wejdziemy w tą energię, ją przeprocesujemy, no to możemy odkryć powiedzmy, bo zawsze właśnie w ciemności są skarby, bo my często nie chcemy w te nieprzyjemne, nie wiem, emocje, doznania, takie lęki wchodzić, a to często jest tak, że dopiero kiedy naprawdę zaczniemy w te rzeczy wchodzić i czasami to jest albo wejdziemy w to sami z własnej woli, albo czasami nas już życie zmusi, nie wiem, powali na kolana i dopiero wtedy naprawdę zaczynamy się rozwijać i stajemy się, powiedzmy, niezależni. Dobra, ta ośmiornica kraken była przerażająca. Bałeś się? Bałem się, że ona mnie właśnie tak łapie pod wodę i ona nie chce mnie puścić i że ja się utopię, ona mnie pożre. To przypomnijmy może wszystkim, że jeżeli macie takie sny, że coś strasznego jest w tych snach, to ja bardzo często zachęcałam, żeby się stać tym potworem ze snu. Bo w nim jest tak, ten shape-shifting taki, ten szamański taki zmiana ról. Bo z czym chodzi o to, żeby znaleźć pozytywny aspekt tego potwora, który chce nam coś powiedzieć. On ma jakąś wiadomość dla nas. I ponieważ nie zwracamy uwagi na tą wiadomość, to jawi się jako coś strasznego. Tak, zepchnięte po prostu przez świadomość, tak. Co jest dobrego w ośmiornicy? Nie wiem, no ogólnie jak mi się kojarzy z nią, no to jest taka potęga, taka niezależność. Niezależność, właśnie. Siła taka, ale też takie jakby... taka wytrzymałość, trwałość, no bo jednak ta ośmiornica, no powiedzmy tam pod tą wodą jest takie ogromne ciśnienie, no to ona jednak jest silna, że ona to wszystko wytrzymuje. Tam są takie ciemności. Mhm. Ciężko to jest takie nietypowe. Nie, super. Wcale nie ciężko, dobrze mówisz. A jak złapie, to nie puści, nie? Nie puści. Mhm. No i zobaczcie, bo może macie takie sny, których się boicie, coś tam, ja tutaj korzystam akurat z twojego snu, prawda? Ja niejednokrotnie miałam, ciągle jakieś diabły latały, cała śniąca tam. Tak. Prawda? A jeszcze mam pytanie, a jak na przykład pojawiają nam się takie sny, powiedzmy, że mamy sen, powiedzmy nam się śnił, no nie wiem, powiedzmy z 15 lat temu, a my do dzisiaj go pamiętamy. Czy to nie jest jakiś kluczowy? O, to jest sen mit. Sen mit. To ja mam właśnie taki. Ja miałam... Masz taki? Tak, ale tam dużo szczegółów nie będzie, ale ja miałam około, nie wiem, może 5-6 lat i ogólnie w mojej okolicy są takie ruiny. Ruiny takich tam, powiedzmy, zamków, murów. No i właśnie tam była wieża z tego muru wystająca, tam była woda i ja płynęłem na łódce z jakąś kobietą i automatyczne skojarzenie, że to była taka czarownica, taka kobieta, tylko mi nie chodzi o taką czarownicę jak typowo w bajkach, brzydka taka, tylko po prostu taka czarownica, wiedźma, czyli ta, która wie, ta, która posiada jakąś wiedzę. I nie wiem właśnie, jak ten sen interpretować. No i jeszcze pamiętam, że tam... A co ona robiła? No ona wiosłowała tym wiosłem. I pamiętam, że jeszcze były z mojego domu, z otoczenia kubki. I z tego kubka ja piłem. Ale nie wiem, czy to jest po prostu taki element dodatkowy, czy to też może mieć jakiś, powiedzmy, dodatkowy element do interpretacji tego snu. Bo mówię, może. Ja jednak byłem... Ja tutaj nie wejdę w ten sen na wizji z tobą tak dogłębnie, bo tutaj mogą jakieś, wiesz, twoje rzeczy prywatne też powychodzić, ale kilka wskazówek, bo być może każdy chce popracować. Na pewno macie takie sny, które macie kilka miesięcy zrzutu albo całe życie. To ile to śnisz od dzieciństwa? Od dzieciństwa. No przepiękny, boski sen. Od razu mówię, że mnie się bardzo podoba. Bo ta kobieta, a jakie miała włosy, jakie miała ubranie, wszystko się liczy.
Bardziej mi się tak właśnie z tego, co ja powiedzmy wejdę w pamięć, ona była bardziej w takich kolorach, to była szarość granat, więc te włosy musiały być ciemne, to nie były na pewno jasne włosy. Nie powiem, czy to były czarne, czy jakiś ciemny brąz, ale to nie były na pewno jasne włosy. Patrzymy na detale w takich snach, patrzymy na ustawienia osób, patrzymy na to, co jest i czego brakuje, czyli coś, co jest w atmosferze, co powinno być, a czego nie ma, to też jest ważne. Tam jest dużo elementów, myśmy też już robili o tym nagranie. Było takie nagranie o interpretacji snu, właśnie Po tego prostu snu. najważniejsze są nasze te, powiedzmy, pierwsze skojarzenia, jak obudzimy Dokładnie. się, to jest właśnie ten drogowskaz. I raczej Co bym tam. czułeś? Jak Ciężko mi to no bo powiedzieć, bo to było tyle lat temu już. Nie wiem, no na pewno, no ja jako dziecko, no to taki bardziej takie uczucie trochę, że jestem taki odrealniony, jestem taki inny, trochę nie pasuję tutaj, o tak. Jakbym o się urwał z ciekawe. innej, powiedzmy, galaktyki, o tak, to takie bardziej uczucia mi dominowały w tamtym okresie. Inna bajka. Wiesz, to też jest ciekawe, bo czasami zdarza się, że my wchodzimy w sen kogoś innego albo siebie z innej inkarnacji. Też tak może być. To też tutaj takie, no tutaj można, trzeba byłoby wejść po prostu głębiej i popatrzeć sobie, a takie proste rzeczy, no to właśnie to są te, jak się czujemy, kim dla nas jest ta postać. Często jest tak, że ktoś, kto nam się śni, ma zazwyczaj jakąś wiadomość, i kiedy zaczniemy wchodzić w rolę tej postaci, czyli stajemy się czy tą kobietą, czy tą ośmiornicą, to się okazuje, że ona ma dar esencji, wibracji, którą jeśli zaczniemy oddychać tym, to nam pomoże w życiu, w jakichś takich rzeczach, które się dzieją w naszym życiu w danym momencie. Tak. Taka wskazówka dla wszystkich może się przyda. A jeszcze, dobra, z tych snów całych, mnie się bardzo podobały, ja słyszałam więcej, jeszcze ze trzy sny usłyszałam, ale No ja jeszcze też kiedyś sen, ale o którym ci nie wspominam. Znaczy, może nie tak bezpośrednio, bo jednak w komentarzach no, tutaj pod filmami twoimi pisałem, że kiedyś mi się właśnie śniłaś, że byłaś jakby kobrą. Byłaś kobrą. oh. I była jakby ta kobra i ja się do niej zbliżałam i później ona mnie zaatakowała i wiem, że ona miała twoją głowę. O matko, co za sen! Jezu, przepraszam, że miałeś taki sen ze mną, ale ja, że tak powiem, też jeśli chodzi o kobry, to ja z dala, bo wiadomo, No ale. ale kobra to też jest jakby powiedzmy taka gracja, taka dzika gracja, bo jednak tak powiedzmy ona ma ten typowy taki tutaj układ, ten tutaj nie wiem jak to nazwać, te tutaj takie błony po bokach głowy, to jest jednak taka dzikość, takie nieposkromienie, taka no i niezależność i taka drapieżność, taki ciężko to jest tak nazwać, ale to jest taka No. dzikość, takie nieokiełznanie. No i one tańczą, jakby nie patrzył. Jak byłam w Maroku, to bardzo ostrożnie chodziłam pomiędzy tymi straganami, ponieważ tam Tak. było strasznie dużo tych, no grali na tych instrumentach, na tych tam fletach, i te kobry, prawda, tańczyły, więc jeszcze jak już któraś tam uciekła, chociaż one nie uciekały, one były naprawdę, naprawdę, nie wiem jak oni to robili, ale ja bym nie podeszła do kobry, No ale i kobra ma niesamowitą symbolikę, rzeczywiście. tak. Jednak kobra, wąż to jest takie zwierzę mityczne, takie no w sumie towarzyszące nam na powiedzmy każdym kroku i od początku powiedzmy tego stworzenia. No przecież kto nie kusił Ewy, jak tam biblijny wąż? Podobno, podobno, tam różne. Podobno. Różne inne wersje są, i chyba każdy z nas widział różne wersje tej historii Tak. ciśniący, bo niektóre się właśnie zgadzają, niektóre ja też tam sobie też widziałam inną, ale wąż i ta kobra ma w sobie coś niebezpiecznego, to fakt z jednej strony, a z drugiej strony zobaczmy, że u tych wszystkich, co szukają do rozwoju duchowego, tak zwanego, gdzieś za tym guru czasami jest taka wielka kobra. Czy jakieś te świątynie są tymi kobrami? I to też może być i do ochrony. To też stanowi ten symbol tego kundalini, czyli rosnącego właśnie tej energii, pierwotnej energii, która gdzieś się
gdzieś tam się pnie po naszym kręgosłupie. Pytanie, mam nadzieję, że się nie przestraszyłeś tej. Mnie jako znaczy, kobiety. Wiadomo, w śnie, no to my wszystko bierzemy dosłownie, ale nie, jednak później jakoś wiadomo. Do siebie doszedłem, o tak. Ale to jest też ciekawa informacja właśnie, jak śnicie o kimś, wszyscy, to czasami, jeśli jest taka szansa, żeby powiedzieć to, to powiedzcie. Bo dzięki twojemu snowi ja mogę być bardziej świadoma. I zastanowię się nad tą kobrą. A ty oczywiście możesz się zastanowić, co ta kobra oznacza dla ciebie, bo ona będzie oznaczała dla ciebie co innego niż dla mnie. Tak, tak, bo każdy ma jednak ten inny, powiedzmy, ten język, ten nasz wewnętrzny, śnienia. Powiedzmy, sennik, tak. Tak, tak, tak. Jest indywidualny i jest kolektywny, czyli no pewne elementy nam się zgodzą i na końcu powstanie taka rozbieżność, że dla ciebie będzie to co innego, dla mnie co innego, ale no, dziękuję ci bardzo, że wyśniłeś mnie. Tak. I jeszcze często mam tak, ostatnio, powiedzmy, kiedy zacząłem nad sobą pracować, no to mi się śnią zęby, że albo te zęby tam coś się dzieje, albo na przykład ząb się psuł i ja tam próbowałam go ratować, on i tak tam odpadł, albo nie wiem, czy niektórzy ludzie mają tak, że nie wiem, jeden ząb na przykład przejdzie na miejsce innego zęba i pełni funkcję, powiedzmy, pośrednią, bo ogólnie czytałem, że zęby no to symbolizują, powiedzmy, to jest materia, a zęby są, powiedzmy, różne i są kły, siekacze, że to są po prostu jakieś nasze określone przekonania, które nie działają i my to po prostu zmieniamy, o tak. Ale tutaj wchodzisz w tak mocną symbolikę, jeśli chodzi o zęby. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Ale ty znowu chyba kiedyś mówiłaś, że jak tobie się śnią zęby, to że będziesz chora, tak? Coś tam albo było. Albo się zbliża choroba i jeszcze tak, jak tak, wiem, tak, że tak, wiem tak, o tym, to jeszcze zdążę. Tak mówię, ach, witamina C. Właśnie to choroba, ale z tej całej biologii totalnej i chyba każdy ząb jest odpowiedni do jakiegoś organu i tam też się szuka. I odpowiedniej emocji. Coś na zasadzie też Louise Hay, ale są połączone zęby z emocjami i z organami i wtedy się szuka i też z rodami, od razu do rodu idzie. Żeby było ciekawie, także no zęby mają niesamowitą symbolikę. No w sumie teraz jak powiedziałaś o rodach, no to tak jest, że przecież jak przodkowie po kolei po sobie następują, się rodzą następne pokolenia, no to tak samo nam rosną zęby. Przecież nie rosną od razu wszystkie, tylko po kolei, no to też jest tak. Tak. I to jeszcze w bólu. W bólu. Dokładnie. Było, nie było. Może wróćmy jeszcze na chwilę do tego pewnego snu, tak, do tego snu. Do snu. Tak. Do którego snu chcesz? O tej kobiecie, tak? A, o tej kobiecie. Ja zawsze, jeśli chodzi o sny, to ja mogę naokoło wciąż. Mnie się ta czarownica podobała, bo te wiedzące, te czarownice tak zwane, czy kobiety mocy, czy kobiety, które nie utraciły swojej mocy w historii. Tak jak większość ludzi gdzieś pozatracało, no i mamy co mamy teraz na świecie, już fajnie, że zbieramy te materiały, zbieramy tę wiedzę i zbieramy moc, to skoro tobie się coś takiego śniło, no to ja bym to brała też jako taki portal, wejście do własnej mocy. Bo ewidentnie byłeś z tą kobietą związany, nie wiadomo, czy nią nie byłeś, nie wiadomo, czy to nie był twój przodek, czy to jakaś... Tak, trzeba byłoby po prostu zobaczyć i wejść w to energetycznie, co tam jest oczywiście, ale jedno nie wyklucza drugiego. Dokładnie. Czasami jest tak, że tak jak w kastanedzie mamy sobowtóry, że widzimy siebie w śnie. Aha, okej. Okay. Albo czasami możemy siebie widzieć, nie wiem, powiedzmy z innych światów, też taka możliwość może być. To jest też ciekawe bardzo, bo to też nam coś mówi. To jest tak, jakbyśmy mieli do siebie samych wiadomość ze świata obok. Tak, tak. A ludzie właśnie często jest tak, że sny pomijają, a przecież sny, nasze emocje, no to jest język, jakim nasza podświadomość czy nadświadomość, niezależnie jak to tam nazwie, to ta nasza wewnętrzna intuicja się z nami komunikuje.
a my często mamy tak, że właśnie tylko, nie wiem, powiedzmy logika, 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 a jednak w tym momencie, kiedy śpimy, no to logika jest wyłączona, no i wtedy po prostu to, co jest skryte, to co powiedzmy tłumimy, to to tam mówi do nas. Ale żeś to super powiedział. Powtórzę swoimi słowami, bo tak ładnie nie potrafię, ale powtórzę to, bo żeś właśnie zaznaczył, że najważniejszy język nas samych, z nami samymi, to są właśnie te sny. Jeden z najważniejszych. Jest jeszcze intuicja, którą jest, można tak bezpośrednio wejść, ale sny są niesamowitym językiem. Jak się go rozumie, to jesteśmy w domu, bo idziemy spać, procesujemy to w nocy, rano się budzimy i wiemy, o co chodzi. Tak, albo często można nawet, nie wiem, powiedzmy, nie wiemy, co zrobić przed snem, nawet z taką intencją się kłaść, rozwiązania jakiegoś problemu i w magiczny sposób rozwiązanie przyjdzie we śnie, albo rano po prostu będziemy wiedzieli, nawet jeżeli nic nam się nie przyśni, chociaż zawsze coś się śni, to rano będziemy wiedzieli, co zrobić, albo nie wiem, jakie się rozwiązanie nam dzień prędzej nie wpadło do głowy. Super. Łukasz, ponieważ tak, idą święta, ty tutaj masz super rzeczy robisz, to ja bym sobie pozwoliła wskazać na twój e-mail adres mailowy, podamy go i jeśli pod ktoś chce sobie zamówić portret, nie wiem, czy jak długo się robi, czy to jest tak szybko, bo być może, że nie, ale może masz po prostu też jakieś prace, czy coś, co chciałbyś się podzielić i dla mnie one raczej są magiczne. Mi się wydaje, że każdy raczej by chciał po prostu coś dla siebie, powiedzmy, drogiego, nie wiem, czy dziecka zdjęcie wysłać, czy coś, po prostu to, co budzi nasze emocje, to, co przynosi nam radość. W ten sposób. A dlaczego? No wiadomo, artyści są mi bardzo zawsze bliscy, ale też jesteśmy wszyscy na takiej drodze, żeby mieć coś unikalnego, żeby no znowu nie wyjść do sklepu i nie brać udziału w tym masowej, nie wiem, kupowaniu rzeczy, które są potem do niczego nieprzydatne, bo ktoś jakiś prezent kupi, czasami ja też obserwowałam, jak to jest pakowane, tam nic nie ma, jakieś atrapy czegoś, tak, prawda? Tak. A kosztuje mnóstwo kasy. A tak jak mówię, ktoś też tam pytał, kto moje swetry robi. One są oryginalne. Nie znajdziecie takiego swetra nigdzie. Dokładnie. Nie ma takich swetrów, ponieważ one są robione, zawsze to jest tak, że jeżeli ktoś robi coś z miłością, z pasją dla kogoś innego, to my będziemy to cenili, bo zobaczmy, ile my wyrzucamy ubrań nawet, prawda? Tak, właśnie ten konsumpcjonizm, że więcej, 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 a nie stawiamy na jakość, nie stawiamy właśnie na... Bo w zasadzie my siebie nie znamy i łatwo nam jest wszystko wcisnąć. Nie jesteśmy właśnie tak jakby osadzeni w sobie. Nie wiemy, czego chcemy i to jest właśnie... Jeszcze. Do końca jeszcze nie, bo tak, my jeszcze dużo rzeczy potrzebujemy, albo wydaje nam się, że potrzebujemy. Tak, ale jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze i ja chciałam taki apel zrobić ogólny, bo wy wszyscy coś tam robicie niesamowitego, nie wychodzicie z tym, nie wszyscy wychodzą na wizję, nie wszyscy, no bo też trzeba mieć do tego jakąś tam smykałkę. Ja też nie mam takiego podejścia marketingowego, wiemy jak ja promuję swoje książki, nie ma czegoś takiego, ale cieszę się, jak czytacie, jak docierają i mnie to cieszy. Na chwilę podzielę ekran, ponieważ tak, nie każdy chce mieć rysunek, ale są różne wyroby. Tak samo na przykład ja ten sweter, on mnie grzeje, on nie wisi na ścianie, jak moje obrazy. I kiedyś ja sobie wymyśliłam, że chciałabym mieć taką sukienkę jak mój obraz, nie? Jeden, drugi. Ale nie znalazłam nigdy, wtedy szukałam akurat kogoś, kto by mi coś takiego... Lubię kalendarze, lubię notatniki i one wszystkie, jak pójdziecie do sklepu, to one są na tą samą modłę. A teraz wyobraźcie sobie, że macie coś unikalnego i tam zapisujecie swoje, nie wiem, super właśnie przemyślenia, refleksje, mądrości życiowe. Czy na przykład idziemy do sklepu i kupujemy ręczniki i one są, no nie są fajne, jakieś tam szaro-bure,
kotary i w końcu udało mi się znaleźć taki portal i ja już na nim nie jestem, ponieważ no, on też jest bardzo komercyjny i jak się okazuje, no nie wygląda to dobrze, szczególnie ze sprzedażą. Ale chciałam Wam pokazać, bo może się zainspirujecie tutaj również. Ja podzielę swój ekran na chwilkę i wtedy, kiedy jeszcze tam byłam, były takie obrazy, że można zrobić z obrazu, z rysunku kotarę na przykład. Słuchajcie, no coś niesamowitego, że można zrobić kotarę do łazienki i oni to sprzedają, czy poduszkę. Tyle jest tych poduszek na świecie i no w Ikei kupicie, nie wiem, 100 takich samych. A teraz, jeśli ktoś właśnie życzy sobie jakiś kawałek sztuki albo no coś niesamowitego, czy widzieliście taki ręcznik? Bo ja sama chciałam sobie kupić swój własny ręcznik, ale był tak drogi, on chyba 100 euro kosztował. I nie wiem na przykład, czy to chodzi o to, że one są bardzo ciężkie do zrobienia, czy na przykład na komórkę, to akurat jest obraz ochrony wikingów, czy no poduszek jest więcej u mnie. Ale to ja zdążyłam jeszcze właśnie ściągnąć, zanim wycofałam się z tej strony, zdążyło mi się kilka takich fotek ściągnąć, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać. I ja nadal jestem tym zainteresowana, przestanę tutaj dzielić, tylko chciałam to pokazać. Ale jak ktoś ma z Was pomysł na coś takiego, ktoś robi, może ktoś jest jakimś projektantem, może macie, nie wiem, biznes swój, ręczniki robicie. I na przykład takiego konia na takim ręczniku, co właśnie Łukasz narysował, to ja bym chciała taki ręcznik. Nie wiem jak Wy. Czy właśnie te moje abstrakty, czy Wy też coś robicie, co ja bardzo chętnie pokażę. Ktoś ma talent, to proszę do mnie pisać. I pracuję nad talentem. Też zastrzegam. Zastrzegam sobie. To bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Czy notatniki. Kalendarze. To jest niesamowita forma, w jaki sposób możemy obdarować siebie samych i naszych bliskich. I myślę, że o takie rzeczy bardziej dbamy, bo wierzcie mi, ja nie chodzę tak, nie piorę tego sweterka tak często na przykład, też nie chodzę w nim tak często. No szanujemy lepiej wtedy te rzeczy, prawda? Dokładnie. Coś tutaj chcesz dodać jeszcze od siebie? No na pewno, jakby to powiedzieć, jeżeli mamy takie właśnie rzeczy, które są wykonane ręcznie, no to jednak one są, powiedzmy, tak jak mamy w snach te atrybuty siły, to one nas jednak wzmacniają. Ta energetyka, powiedzmy, ta intencja, ona jednak nas podnosi. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, jak to wytłumaczyć, jak nasz, powiedzmy, pancerz ochronny przeciwko, nie wiem, takim złym energiom, tym, nie wiem, jakby to powiedzieć, dobrze, nieprzyjemnym spojrzeniom albo, nie wiem, jakimś tam takiej zazdrości. No mówię, to zależy właśnie od tego, jaka jest intencja i po prostu, że to jest wykonane przez kogoś, my na to zwracamy uwagę, a gdzie dajemy uwagę, tam płynie nasza energia. No, lepiej nie można tego powiedzieć. Fantastycznie. Dokładnie tak jest i ja pamiętam, słuchajcie, z tych grupach Warszawa Świetliści, pozdrawiam Was ciepło. Tam też możecie wejść na te grupy wszystkie i też i francuska już jest nowa, i szwedzka, i włoska, rzymska. Jest dużo tych grup, robicie piękne rzeczy. Pokazujcie, bardzo Was proszę, pokazujcie, wymieniajcie się, może, bo ja wierzę, że skoro Wy to robicie i tutaj zbieramy się na tym YouTubie, robicie to świadomie, robicie to z dobrą intencją i wtedy mamy tej lepszej esencji więcej wokół nas. I są to unikalne rzeczy, które sobie możemy wykorzystać. Pamiętam, że Ania Blue z Warszawy, pozdrawiam, robi szyję. Robi ceramiki,
Wszyscy, którzy coś tam szyjecie, ja na przykład zawsze chciałam mieć takie oryginalne stroje do występu, no ale wiadomo, i potem się człowiek chodził po tych sklepach, musiał coś kupić, to wszystko nie pasowało, to nie takie było na tą scenę, nie świeciło na tej scenie, trzeba było coś tam kombinować. No i nie każdy ma taką smykałkę, ja nie mam do szycia smykałki, kompletnie. Jak kiedyś zaszyłam dziurę na portkach, to wszyscy się śmieli, bo po prostu to był jakiś taki kłak, zlepek, nie potrafiłam tego zrobić. No teraz trochę lepiej mi to wychodzi, ale to jest dar, to jest dar. I ktoś to robi to na co dzień, wyszywacie coś. Ja bardzo chętnie, czy jakąś sukienkę nową, oryginalną, i bardzo chętnie coś takiego bym chciała. A co wy? Czego potrzeba wam, to też niech każdy pisze, bo może na przykład spodoba wam się jakiś wizerunek czegoś, czy właśnie ten koń, co mi się tak spodobał, nie? Tak. I na przykład potrzebujecie właśnie tej kotary w łazience, bo wszystko jest takie dziwne, nie podoba wam się, albo tam w krateczkę coś, czy w paseczki, nie? Tak, i często jeszcze tak, żebyśmy się nie zamykali, powiedzmy, w tej jakimś bańce ustalonym normą, bo powiedzmy moja mama szydełkuje, na szydełku robi serwetki, no ale też są ludzie na przykład, którzy na szydełku robią ubrania, jakieś narzuty takie, czy powiedzmy takie bluzki, swetry, takie jakby to nazwać, takie na głowę, te takie jak opaski takie, tak. Więc po prostu żeby nasza, powiedzmy, wyobraźnia nas nie ograniczała, bo czasami może być tak, że ktoś, powiedzmy, coś robi, a druga osoba jeszcze jej podsunie jakiś pomysł, jak może ten swój talent dalej wykorzystać. To jest właśnie fajne. Słuchajcie, także łączymy się. Są grupy, jest też grupa Zigiego na tym Netify. Ja tam jeszcze nie byłam, ale tam też sporo, bardzo dużo osób się zapisało do tej grupy i wiem, że są takie podgrupy tam. Na tym portalu, to jest portal w ogóle, także możecie tam pokazujcie te swoje fotki, co wykonaliście, co zrobiliście i jak najmniej, bo to jeszcze nadal będzie, bo no nie każdy kupi sobie jakiś, nie wiem, krem, nie każdy zna kogoś, kto wyrabia kosmetyki, albo też może kogoś nie stać, także to jeszcze będzie, to zasilanie tych korporacji. Ale robimy tego coraz mniej, prawda? Tak, prawda. Dobra. Zmierzamy w dobrą stronę. Zmierzamy całkowicie w dobrą stronę. Łukasz, ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę, za Twoje myśli, za tutaj ja Twój również wyraz. Ci, Joasiu, dziękuję za zaproszenie. Sama wiesz, że trochę na początku byłem, wstydziłem się pokazać się tutaj wszystkim, no bo to wiadomo, to jest, powiedzmy, mój debiut, jakby to powiedzieć, sceniczny. No to właśnie chciałam bardzo Ci podziękować za to, że Ty w ogóle się tak ciepło mnie tutaj przyjęłaś, ugościłaś u siebie na kanale. Moja ogromna przyjemność. I że w ogóle podziękować ogólnie tej sile, która, powiedzmy, dzięki której się poznaliśmy. A to wiemy, który tam to zadziałał, taki tak, jeden. Tak, taki jeden. Taki tam. Jeden zadziałał, taki dziękujemy. Tak, jesteśmy wdzięczni za tą siłę z góry, bo to ze samego źródła poszło. Także ja też jestem wdzięczna, że my się wszyscy łączymy. No. Tak, i chciałbym ogólnie pozdrowić wszystkich, którzy to oglądają. Żebyście tam nie wątpili, w swoje talenty się rozwijali. No i jeszcze bym chciał pozdrowić, nie wiem, czemu mi tak przyszło, nie wiem, czy może jakieś będzie przyszłe nagranie, Patrycję. A, no, Patrycja się ucieszy na pewno. No to słuchajcie, pozdrawiamy Was jeszcze raz gorąco, ciepło, do następnego razu, a linki, jak się dostać do Łukasza i jeszcze coś tam zamówić, pod nagraniem oczywiście, tak jak zawsze. Do następnego razu. I działajcie, działamy. Na razie.